bokiem mówisz? Dobra. Udało się. Jest Toyota Yaris. Ale spoko. Dzień dobry. Dzień dobry. I co o tym powiecie? Jak obroty długo schodzą. Co wy na to powiecie? Tak, dwa tryby ma, widzę. Zaraz ogarniemy. O, wypadnę! Jaram się tym samochodem. Dlatego, że chciałbym go mieć w rzeczywistości. Ale w Fordzie to nie jest jakiś tam niesamowity, nie? Jak mamy tutaj do dyspozycji Hyperauta, to taka Toyota Yaris GR 200 koni to jest nic. Ale na polskich drogach to jest szatan. Strasznie lubię tego autka. Ja tak go lubię, że od wielu miesięcy już mam nawet tapetę ustawioną. Nie wiem, czy uda mi się zminimalizować w Fordze. No i ja bym sobie ją zrobił właśnie na jakieś szutry albo coś takiego. Bo ten model kojarzy mi się właśnie z rajdami. To jest tryb torowy teraz. To włączmy sobie tryb sportowy. Torowy, co po... Już nie pamiętam, jak te tryby, jak oni to opisywali tutaj w Fordzie. Teraz mamy tryb sportowy. Co się zmieniło? Tryb torowy chyba dawał bardziej napęd na tył, nie? Jak to było, nie było tak czasem 80 do 20? A tryb sportowy 4x4 ten napęd ustawiał w proporcji 50 na 50? Chyba jakoś tak to było. Nie pamiętam, czy nie pomieszałem kolejności. Cyk, jest. W ogóle bym nie wrzucał do niej bodykitu, bo ona jest, ogólnie widziałem ją w rzeczywistości kilka razy w wersji GR i ona jest naprawdę szeroka w rzeczywistości. Wydaje się taka szeroka w stosunku do takich zwykłych ulicznych samochodów. To jest fajna. O, niziutka, szeroka, fajna. No i w nowej wersji Toyoty GR, ona już wyszła i można ją sobie zamówić, jakbyście chcieli. To są niżej fotele ustawione. Inna jest też ta konsola, ta deska rozdzielcza tutaj. Nie mamy wystającego ekranu. Tutaj w Fordzie to tak nie widać dobrze. Znaczy widać tą wadę, że mamy małe pole widzenia, nie? Ale w rzeczywistości nawet w tej Toyocie siedzi się trochę niżej i ten ekran wystający aż tak nie zasłania tak mocno. Przynajmniej na żywo to nie wygląda tak źle. Przynajmniej według testerów, którzy tak opisywali tę Toyotę. W nowej Toyocie ta konsola tutaj jest inaczej zrobiona i moim zdaniem jest brzydka. Ekran jest zintegrowany w deskę, to spoko, ale brzydko wygląda ta konsola tutaj. I tutaj mamy starszą, ona ma trochę wyżej te fotele. I mamy bagażnik. Też można by było coś zapakować, nie? I siedzenie pasażera. Cyk. Tak to wygląda. No i tutaj mamy pod maską ten dosyć ciekawy silnik. 1.6, ale 3 cylindry. I ponoć bardzo dużo pali. To jest ciekawe. No ale wielkość pojedynczego tłoka no jest większy niż w takim silniku dwulitrowym, na przykład czterocylindrowym. Tak, jest bardzo ładna, no. Jest bardzo ładna, to trzeba przyznać. A, właśnie, bo tutaj mamy takie coś, to wiadomo, ten standardowy spoiler z przodu. Taki mamy jeszcze do tyłu. Na pewno można z tego rajdówkę zrobić sobie, nie? Czy są regulowane? Wow! Wszystkie spoilery są regulowane, więc wrzucę chyba ten, pójdziemy do bodykitu, nie? Maskę ze spinkami, taką z wycięciem, ekstra. Ponoć są dwa. Rocket Bunny. Tutaj mamy takie, moim zdaniem, brzydkie nadkola, kwadratowe. To jest chyba, nawiązuje do wersji rajdowej. Ja widziałem, że właśnie wersja rajdowa chyba ma te nadkola kwadratowe. I tutaj mamy taki subtelny pakiet. Który... Co on właściwie zmienia? A, jeszcze jest inna lotka z przodu, okej. Jest ta taka dokładka. A to ten bodykit drugi jest taki bardziej biedny, nie? Tak trochę bez sensu zrobili to w kontekście dodatkowego bodykitu. Zobaczymy jeszcze wydechy.
nie ma tutaj różnicy w dźwięku. Zobaczcie, jakie końcówki wydechu fajne. I teraz do rajdów wybieramy ten tryb sportowy, bo on ma ten napęd na 50 na 50, nie? Zagłuszają te pierdy, moim zdaniem, dźwięk tego auta. Mamy standardowy silnik. Samochód nie jest wymaksowany ogólnie w klasie S1, ale jest wymaksowany na tym silniku. Ja bym go zrobił w klasie A chyba. Bo w S1 nie możemy go wymaksować i jest tak... No nie bardzo. O, robi się dzień. Idealnie. O, i teraz tak nie pierdzi, to lepiej słychać, nie? Ten jak się trzęsie, Mateo. Co ty się tak trzęsiesz? Co, wolicie z bodykitem czy bez bodykitu? Waszym zdaniem, jak lepiej? Z bodykitem ciekawiej, nie? Słyszę tam tego Lexusa. Lexus to też taka Toyota. Z bodykitem, tak? Bardzo fajne malowanie, podoba mi się. Jak skręcamy? Dobra, i tutaj mamy szosową jazdę. Dałem trochę mniej mocy, ale lepsze opony. Czy to jest dobry wybór waszym zdaniem w klasie A? Czy w tej klasie jednak lepiej postawić na więcej mocy, a gorsze opony? Odwieczny dylemat Fordzy, nie? Ja chcę jakieś szutry pojechać. Tutaj mamy kawałek szutrowej drogi. Idziemy na jakiś wyścig szutrowy, chodźcie. Takie syczenie to jest... skrzynia tak brzmi tutaj w Fordzie. Kiedyś myślałem, że to jakaś turbosprężarka czy coś, ale nie, to jest skrzynia biegów, ta taka wyścigowa. Uuu, jak się fajnie zabrudził z tyłu. Trochę asfaltu, ale zaraz szutry się też zaczną. Chyba nie jest najgorsza ta Toyota, bo dałem sobie te opony wyścigowe, one trochę, no wiadomo, zwiększają przyczepność i w ogóle, ale mam mniej mocy, nie? Przez to, że mam lepsze opony. No i nie odstawałem bardzo z tyłu teraz od chłopaków. A to są naprawdę dobrzy zawodnicy, więc chyba nie jest tragicznie. Ale to fajnie wygląda. Trochę za sztywna jest, tak teraz czuję na tych hopkach. O, zwróćcie uwagę, bo rzadko gramy tutaj na tej rajdowej mapce, ale zwróćcie uwagę na dym. On się bardzo długo tutaj utrzymuje w powietrzu. Dużo dłużej niż na standardowej mapce. To jest taka dosyć charakterystyczna cecha tej mapy, na której jesteśmy teraz rajdowej. Nie, zobaczcie, chłopaki tam już daleko są, a dalej ten kurz za nimi gdzieś widać, prawda? Jak jest dużo samochodów naraz w jednym miejscu, to ten dym jest taki bardziej intensywny. No i mamy też śmigłowiec, który gdzieś tam nad nami leci. To jest taki dodatkowy feature tutaj. Oczywiście on nagrywa tylko tych kierowców, którzy są na przodzie, nie? Bo oni są najważniejsi. No i to nie jest taki typowy rajd, bo... Jakby to był rajd, to byśmy ścigali się z czasem, prawda? No i z innymi zawodnikami, którzy ścigają się z czasem. To jest po prostu wyścig szutrowy. Bokiem mówisz? Dobra. Udało się.
Nawrotkę bokiem, okej. Okay. Trochę spieprzyłem. Ekstra. A mam boty ustawione teraz na ten poziom taki niższy chyba. Zbieramy przyprawę. Oglądaliście Dune? Patrzcie, jak tu fajnie zawiewa ten piasek. Ale czar. Stoi jakieś auto. Co to za auto jest? A ja go nie widziałem wcześniej. Jakieś motocykle tutaj. Chciałbym mieć jeszcze rajdową mapę w Forza Horizon 2, ale niestety nie zdążyłem kupić. Cyk. Umyję samochód od razu. Fajnie te krople wyglądają. A coś dziwnego dzieje się z szybą tylną. Nie wiem, tak dziwnie to wygląda. Patrzcie, jak się brudzi. Teraz stoimy w miejscu i wysycha samochód, widzicie? Też inaczej się brudzi na tej mapie samochód niż na standardowej. To jest dziwne. Zobaczcie, on tutaj wysycha od góry, jak się przejechało przez wodę. Nie? Powinno być jeszcze tak, że ta strona od słońca wysycha szybciej niż ta strona, która nie jest na słońcu. No to już by było chyba za dużo. Cyk, i hopa. Tu w powietrzu też można fajne foty porobić. Spoko jest ta mapka. Zobaczcie, tutaj jest detali na tych skałach i wszystkich obiektach dookoła. Mega. Aladyn prowadzi nas do kanionu. Okej. Okay. Gdzieś w kanionie robimy. O, ja zrobię taką fajną fotkę, wrzucę dzisiaj na Instagrama. O, umyła mi się Toyota od tej jazdy na asfalcie. Odpadł mi brud. Takie coś, okej. Okay. Takiego może. Ciężko jest ustawić kamerkę. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na mapie rajdowej teraz. Trochę nie podoba mi się dźwięk tej skrzyni wyścigowej. Wrzucę sobie może zwykłą i dodam trochę mocy. To jest fajne miejsce. Jakoś tak krzywo mi się stanęło. Może być tak? Tak jak jedziesz sobie takim zwyczajnym, cichutkim samochodem i nagle podjedzie ci to, rozwala łeb. To jest taki dźwięk, no, dosyć charakterystyczny, wydaje mi się. Jak taka rajdówka. I mówię tu o standardowej GR, nie mówię o tej takiej wersji, to żeśmy sobie teraz zrobili, nie? Hardkorowe. Mi się podoba.